Cześć, siamanko, witajcie! Z tej strony Mafiosolec i witam was w troszeczkę takim to innym odcinku, a to świątecznym odcinku z Farming Simulator 2017. A ze mną oczywiście jest Brączek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I kochani moi, dzisiaj Wigilia, w końcu już nawet po Wigilii, bo to taki troszeczkę spóźniony odcinek, ale starałem się jak tylko mogłem, chciałem wam życzyć zdrowych, wesołych, spędzonych z rodzinką świąt Bożego Narodzenia. Troszeczkę inne te święta, no bo znów śniegu za oknem nie ma, dlatego też postanowiłem pobawić się troszeczkę i ten śnieg zrobić właśnie w farmingu. Troszeczkę mi to zajęło, pracy było dużo, wiele osób mi pomogło, ale jeszcze raz mówię, wesołych świąt kochani. I mam nadzieję, że jako tako ten odcinek wam się spodoba, troszeczkę mówię spóźniony, ale daliśmy radę. Ty, jak widzicie, no. To tak na kurde, nie? No. Że to jakby zamieć jakaś była. Ja nie wiem, co tu chyba u Szmagaloka mówili w pogodzie, że to tak do jutra ma padać. Ale mam nadzieję, że dadzą radę. Jak widzicie, troszeczkę inna kamerka, ponieważ wziąłem swoją Soniacza, żeby była troszeczkę lepsza jakość. Jak widzicie, też za mną jest również green screen. Prawdopodobnie zostanie, nie będę się wycinał, chyba że zobaczymy, że będzie dobre oświetlenie, ale to już mniejsza z tym. Dzisiaj akcja odświeżanie. Ja zapraszam was od razu na odcinek do Brączka, który prawdopodobnie chyba pojawi się jutro, tak? No, znaczy nie wiem. Jeszcze się zastanawiam, jak nagramy, to zdecyduję, czy będzie właśnie godzinkę po odcinku Bolka, czy na następny dzień, ale prawdopodobnie będzie na następny dzień rano, żeby tutaj Wolkowi nie zabierać wyświetleń i żeby jednak przerwa między tymi odcinkami też była w miarę długa. Dobra, także no zobaczymy, jak coś będziecie informowani, jeśli chodzi o Brączusia, a my co, bierzemy się za odśnieżanie. Jak widzicie, no na razie jest ciężko. Nie ma co, Brączek łodej, uciekaj, bo. No, zaspa jest konkretna. Ja z góry chciałem podziękować bardzo Fałenowi za przerobienie właśnie oto tego spycha. Chciałem też również podziękować Nizmowi, ponieważ gdyby nie on, to prawdopodobnie nie udałoby mi się tu nic z tym zrobić. Ponieważ jak widzicie, mamy śnieg. A to jest wszystko spowodowane tym, że Nizmo mi przy tym pomógł, ponieważ no trzeba było tu troszeczkę pomyśleć, nie jest tak samo jak w 15. My sobie przestawimy na razie ten ciągniczek jeden, nasz Zetorka. Takie myślę, że mody w sam raz dobrze dobrane nawet. Nie, ja chyba sobie zacznę od odświeżania też podwórka, co? No ja tylko, wiesz co, gdzieś chciałbym się przestawić, żebym mógł tutaj śnieg ładnie przesypać. Także chociaż no, na razie... Ja nawet moją polną drogę śmieję. Ja do Andrzeja tutaj przed gwiazdek wyjadę. Mam nadzieję, że chyba raczej w taką pogodę nikt dzisiaj nie będzie jeździł. No ta Wigilia kolejny rok rzędu jest troszeczkę inna niż wszystkie. Kiedyś, jak pamiętamy, w dawnych latach zawsze śnieg był jednak na tą zimę. No ale niestety od kilku lat już jest tak, że tego śniegu, ale niestety w zimę już nie ma. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Dzisiaj jeszcze miałem tak odrobinę nadziei, że coś z tego będzie, ponieważ gdy wróciłem rano, tak koło godzinki 13-14 zaczął śnieg wreszcie padać, ale to tak nieźle zaczęło sypać. No ale to tak posypało może z 10-15 minut, no i niestety, ale nic więcej z tego nie było. Zajebiste to odśnieżanie. No powiem wam, że będzie pełno odcinków, jeśli chodzi o odśnieżanie. Lub takie inne sprawy, postaramy się coś ogarnąć od Bizona do Leksiona. Także naprawdę uwierzcie, że tego będzie dużo. Ja wiem, powinienem zabrać się już do tego o wiele, wiele wcześniej. Ale niestety, no nie było na to czasu, jak wiecie, no ciągle serie jakieś, coś trzeba od Bizona do Leksiona, od Bizona do Leksiona działać, od Zera do Farmera również, dlatego też no nie chciałem tamtych serii jakoś hamować, żeby tutaj specjalnie coś zrobić. Ostatnio przesiedziałem trochę, ty, ja mam zaspę stary na 3 metry, nie? Gdzie na podwórku? No, ja już ją ja nie wiem, czy ją przepchnę, nie? Ja będę chciał ją teraz tu przepychać na ten... Na wprost. Ja ci odśnieżę, nie? No. Już przejazd z mojego kaspora są na twoje, żebyś jak już wjeżdżał, odśnieżasz na drogi. No. Żebyś miał troszeczkę łatwiej. Dobra, dzięki wielkie. O, tutaj się skrobnęliśmy. No nie powiem, pracy troszeczkę mi to zajęło. No dobra, i na pewno... Ja będę w stronę Mietka dawał, nie? Nie na nasze gospodarstwo. Do Mietka będę sypał. Dobra, to wsyp do Mietka. Ogólnie zasypało nam ciągniki konkretnie. Ja wyprowadziłem je z 15-20 minut przed nagrywaniem. I zasypało je w nic. Wiecie co? Teraz ogólnie chwilę sobie... Czemu ty ciągnik postawiłeś tu? No bo już jadę, bo nie miałem gdzie go... Zobacz tą zaspę. Ja pierdol... O Jezu, zasypał wiatr. Ja już odpalam Zetora i jadę. Bo ja potrzebowałem go wyprowadzić, bo nie chciałem, dawaj, wiesz... Dawaj, odejdź, ja do przystanku na razie. Jak stary on zamarzł, nie chcę odpalić mnie tu. Ogólnie jeszcze będziecie kochani... Ale idzie robota. Ja poderwał. Ty spokojnie, bo to wszystko zamarznięte jest. Andrzej, ty musisz uważać. Kamień wierzą.
To nie kamień, to był zamarznięty asfalt. Dobra, czekajcie, ja to sobie ładnie. Ja dalej nie odśnieżę. Zostawię troszkę roboty tobie. Dobra, my tu ogólnie na pewno z Brączkiem wyruszymy. Da się sobie zmienić kierunek tego pługa? Nie, nie, niestety już o to nie zadbaliśmy. Chciałem po prostu, żeby było. Szkoda. A już niestety tego nie udało nam się zrobić. Ja chociaż o tak trochę do wjazdu widzę, odśnieżę sobie. I na pewno wjazdek, nie, żeby nie wypychać to na ulicę. Ty chyba, że do... A nie, do Mariana nie będę to wypychał, bo później będzie mnie wyzywał, to nie. Dobra, czekajcie, ładnie sobie podniesiemy. Nie no, myślę, że konkretna akcja nam tutaj wyszła. Podsumowanie takie roku na pewno sobie, kochani, zrobimy przed Sylwestrem jakoś, mi się wydaje. No bo to wtedy takie najbardziej podsumowanie roku jest, a dzisiaj no to po prostu... A co chcesz robić na podsumowanie? No tak ogólnie, wiesz, poszukać sobie w analityce, który odcinek tam najwięcej wyświetleń, który najwięcej łapek. Tak ogólnie sobie pogadać, jak ten rok z kanałem, ile tam subskrypcji, tak jak w tamtym roku robiłem, wiesz. Jest dużo do obgadania, bo w końcu dużo, wiele się pozmieniało. Także no ja zrobimy sobie taki podsumowujący odcinek na pewno jeszcze jakoś przed Sylwestrem, też z chłopakami postaramy się coś wymyśleć, ale to konkretnie wygląda, nie? Mam nadzieję, że wam się spodoba, ludzie, i zostawicie fajną liczbę łapek w górę, piszcie właśnie jak już jesteście prawdopodobnie po Wigilii. Bo... To co? Autobus tu już raczej na przystanek nie podjedzie, bo raczej nikt tu czekać już nie będzie. Czekaj, ja idę zobaczyć. Poczekaj. Widzę, że konkretnie tu im nasypałeś. Patrz, ten się bawi. No myślę, że jeszcze tu gdzieś byś lekko usiadł. Ale zasypało. No sypie od 2 dni, jakby nie kłamać was. To sypie z 2 dni dobre. Także nie ma się co dziwić, że tyle śniegu nawaliło u nas. Nie, ja widzę, że my tu mamy konkretnie na 2 odcinki na odświeżanie, nie? No, tu spokojnie, chcieliśmy jeszcze Adasia, tu miało być w ogóle inaczej, ten odcinek miał wyglądać, miał być z nami jeszcze Adaś, miała być powrót do tej naszej wspaniałej serii po sąsiedzku, tak jakby, jeśli chodzi o to, ale niestety, no, Adaś dzisiaj, no, już więcej przygotowań do Wigilii, musi pomóc, no i niestety się Adasiowi nie udało, ale widziałem, że Adaś nagrał fajny odcineczek, taki świąteczny, tak zapraszam was serdecznie do Adasia, żebyście sobie obczaili, co tam udało się Adasiowi zrobić, bo to troszkę inny odcinek niż u nas, wiesz co? Ja to nie wiem, czy my tu gdzieś damy radę jeszcze poodśnieżać tym. Dawaj, jedziemy trochę na drogi, jak ktoś to przyjadę na koniec jeszcze. No ja tutaj polną odśnieżam teraz. To od czasu do czasu, to wiesz co, chyba przyjedzie się turem, wiesz, jak gdzieś niegdzie tam tak dopracować. Wiesz, zawsze jak chcesz, to mogę ci przyjechać pomóc moim turem, żeby to szybciej szło. No to możemy coś jeszcze wykminić, ja wsiadam do Kejsia mojego. Oczywiście, no ja mam taki sentyment do Pumy, także no Puma musiała być. I naprawdę bardzo fajnie wygląda. Na pewno mi gdzie pojechać? Lewo, prawo? Czekaj, już jadę do ciebie, już wracam. Jak to ty! Z gospodarstwa jest w prawo. Koło twojego gospodarstwa w prawo? Nie, z twojej gospodarki jak bierzesz to w prawo. A, dobra. Lecimy w tamtą stronę odśnieżać? Znaczy jak chcesz, bo ja stąd jadę właśnie tutaj. No to możemy lecieć odśnieżać. Ty poczekaj, jeszcze tutaj opuszczę to. Już też trochę złapię. Ten ładnie jak poleciał. O, ale to konkretnie wygląda. Dobra, ty Andrzej, to ty za mną się pakuj, nie? Bo ja... Na raz tego nie. Sorry, ty. Wyjedź, nie? I za mną popróbuj to pchać, bo ja na pewno nie dam rady tego całego przepchnąć, widzisz? Ja będę do lewej jeszcze bardziej. No, jeszcze bardziej, przepychaj to. Nie, no naprawdę, jest. Powiem wam, jest o wiele lepszy klimat niż w 15, choć jest o wiele więcej roboty. Że tak wam powiem. Ale było warto, moim zdaniem. Ale górka się robi. Czekaj, a ze środka też to fajnie wygląda? No, nawet spoczko. O, tu będzie trzeba przepchnąć. Prawie bym urwał ten. Tutaj te roboty drogowe to oni chyba nie skończą, kurwa. Nie, tu to drzewo leży i leży, ja nie wiem, naprawdę tutaj trzeba będzie gdzieś zadzwonić po odpowiednie służby, żeby coś z tym zrobiły. No i tak szczerze, ludzie, powiem wam, nie czuję tej magii świąt, nie wiem, Brączek, czujesz w ogóle, że dzisiaj Wigilia? Ja już czuję bardziej w tym farmingu magii. Ja naprawdę też, jak teraz tak sobie gramy i tak ubrałem się nieco inaczej niż na zwykły odcinek, to naprawdę czuję się o wiele, wiele bardziej taki wyjątkowy, choć troszeczkę spina jest większa, bo nie ma to jak człowiek jest ubrany na luzie, uważaj. Ale to na pewno też wpłynie na ten odcinek, że będzie o wiele taki inny niż wszystkie inne poprzednie. Dobra, my tu sobie oblecimy, dawaj, Bronek jeszcze tu za mną ładnie. Czekaj, czemu na kogutach ja nie jeżdżę w ogóle? O! Masz, przecież miałeś. Teraz już mam pięknie koguciki odpalone. Teraz to już możemy sobie jechać i powiem wam szczerze, nie czuję w ogóle tej Wigilii. Nie wiem czemu, po prostu nie, może dlatego, że nie ma tego śniegu, nie ma tej frajdy, żeby wyjść sobie na dwór poszaleć, coś porobić. Nie, ja też nie czuję, także Także powiem wam, że no tak średnio w tym roku, o, Adasia trzeba będzie zasypać. Może właśnie Adaś będzie dzwonił u Brączka, byśmy sobie zrobili akcję odśnieżanie podwórka na przykład u Adasia. Także zobaczymy,
co z tego wyjdzie? No, ta rura u Adama też nie naprawiona. No niby wójt jest, ale no wójta nie ma. U Adama wody nie ma. Adam tak już od kilkunastu miesięcy żyje. On w baniakach ze sklepu. Ale zaszby na tych, na polach. No, polach byśmy chcieli, kurwa, się rzeź, to by chyba nie dało rady. Nie, możemy ludzie pomyśleć coś, ogólnie myślę, żeby zrobić coś na serii od zera do farmera, tam takie konkretne odcineczki wam powiem. I to mogłoby być naprawdę coś ciekawego. Dokąd jedziesz, aż? Wiesz co? Może dojadę do połowy gdzieś, do biogazowni, o. Dobra. I od biogazowni się cofniemy i resztę skończymy sobie u... bo coś na sklepie trzeba było im tam poodśnieżać. Ole, laga miałem, do 0 FPS-u mi spadło. Na pewno jakiś program mi się odpalił. No to masz jeszcze, pamiętaj, że tutaj ominąłeś po drodze jeszcze dwie polne drogi, nie? No, ale właśnie nie, tam do Chyńka, nie, Chyniek to i tak w tym roku wyjechał na święta, to powiedział, żeby nie odśnieżać go tam. Który to Chyniek? On tam za lasem mieszka, tam w tamtą stronę ci powiem. On tam daleko, Chyn. O, ty, Chynka nie. Dawaj do rowu, to nie? No właśnie tak patrzę. Dobrze by było to zrobić. Ej, co ty będziesz chciał odśnieżać, powiedz mi? Gospodarstwo i co? Chcesz biogazownię czy coś? Czy... Nie wiem, gospodarstwo na pewno i do sklepu będę dojeżdżał, także na pewno sklep albo skup odśnieżę. Dobra, bo tak to czy musimy ten, ty albo sklep albo skup, coś w tym stylu musimy zrobić. No ale drogę do biogazowni bym odśnieżył, czy nie? No to do biogazowni, ale na dwa nie wjedziemy. Wjeżdżaj pierwszy, teraz ty, ja za tobą odśnieżę. Dobra, to już jestem, bo tu musi być odśnieżone, tu nie ma bata, żeby... Jo, tam jedziemy na biogazownię, na spokojnie. Andrzeju, nie denerwuj się, musi... O, lepost, no ta, takim jejeniem. Ja na sklep, wiesz co, pojadę tym... Tą swoją, od nie, swojej strony pojedziemy na sklep. Ale ja na sklep pojadę za torem odśnieżać, wiesz? Bo mi będzie łatwiej tam turem odśnieżać. O, wprawdzie ty nie głupi pomysł, wiesz? Możemy się pojechać tymi. Najpierw odśnieżymy drogę na dwa, no. A potem dojadę sobie za torem. Wolę lodowisko. No. No jak widzi, tam ptaki nie wyleciały na ciepłych krajach. Te ślady jak fajnie wyglądają na śniegu, widziałeś? Jo, no tutaj trochę stopniało. O. Kurwa, czekaj, bo się zajebałem prawie. No tu jest ciężko, wam powiem, ludzie. Biogazownię odśnieżać nie będziemy, bo biogazownia odśnieża sama, ale drogę niestety trzeba im odśnieżyć, także... No tutaj mamy podpisane z nimi. Także tylko do nich. Trochę tego śniegu jest u nich mniej. Bo cały czas tu... Gazy się ulatniają, to... Na ciepłownia. Dobra, ty, dotąd gitara. Dawaj, dojedź tutaj do mnie i... Nie, ja już im tu, bo żebym im nie wrzucał tam na maksa tego, wiesz? I z powrotem jeszcze możesz też nagarniać, jak chcesz. No, jeszcze weźmiemy teraz drugą stronę i odśnieżymy, bo właśnie byśmy... O, wiesz co teraz zrobimy? W odwrotną stronę polecimy i tyle. O, albo tak, no. No, i ty u siebie zrobisz ten. Jeszcze najwyżej po prostu, ale ty jak dojedziemy u mnie na tym? Kurde, od czasu do czasu mi, nie wiem, coś jakiś program mam włączony, spada mi nie, do zera. Nie, to puk. Tak? Ja przy włączeniu pługa mam też lagi. Aha, ty, to miej go włączonego, nie, i go podnoś po prostu. Bo dobra. Kurde, masakra, jak do zera do zera mi FPS-y spadły. Całe szczęście, że nagrywam fracę, więc wszystko prawdopodobnie powinno się zgadzać. Ty, a jak my dojedziemy na ten sklep? Teraz? U ciebie teraz? No, albo chociaż na skup. Żebyś... To dawaj jedź teraz, tutaj w lewo. To tyle i zawrócimy. Ja nie, w lewo, śmiało. Dobra, ciśniemy. No ty pchaj to spokojnie na ten. A ja sobie po prostu tamtą stronę odśnieżę i... Ty tamtą stronę, no i sklep wtedy, albo no co, to zaraz zobaczymy. Ja mogę, nie wiem. Ja mogę trochę przy tym popracować pół na pół. No mówię, jeszcze myślę, że ładasia byśmy mogli spoko poodgarniać, bo to też by fajnie wyglądało, myślę. No. Ole, tu jest konkretnie zapchane, ty. No tu zaspy są jebitne, że tak powiem. No, tutaj w ogóle wczoraj ludzie najlepsza... Ojej, czekaj. Bo spoza drogę wyjechałem. Gdzie ty jesteś? A dobra, ty jesteś kawał za mną, dobra. Dlatego ja też nie widzę, a musiałem się cofnąć. Wczoraj w ogóle podjechaliśmy do sklepu jeszcze, bo byłem u znajomego, graliśmy na Xboxie. I wczoraj tak pojechaliśmy, chcieliśmy coś na Kinecta sobie kupić. Pojechaliśmy do Auchan w... Auchan i Media Expert we Włocławku. Ogólnie pozdrawiam widzów, bo kilku mnie spotkało, jakieś tam zdjęcia słyszałem, że w internecie nawet też są, także pozdrawiam. Zawsze nie bójcie się podejść, jak mnie gdzieś tam spotkacie, bo już kilkanaście razy się tak zdarzyło, że w jakichś tam sklepach w innych miastach mnie poznajecie, jeszcze w Kowalu wczoraj mnie ktoś poznał, także też również pozdrawiam. W Kowalu byłeś? Byliśmy, bo przy okazji ciasto kupowaliśmy akurat, jak jechaliśmy, wiesz? Tam bardzo dobre ciasto mają w Mili. Dobra, to o kurde, ty. Wiesz co, dobrze wjechałem. Od tej strony trzeba odśnieżyć całe, wiesz? I cały czas to przepychać. Teraz poczekaj, wiesz co zrobimy? Ja wsiądę, pojadę tak, zrobię.
a ty za mną weźmiesz to i przepniesz na lewo i będziesz cofał i pchał to w lewo, okej? Okay? Jeszcze teraz tutaj to od razu będę pchać? Tak, cały czas to w lewo rozpychaj tak, żeby tak do no pod budynek gdzieś, żeby tu był przejazd normalny, nie? Dobra, wiem. I o, dobra, o super, tak to we dwóch będzie można to zrobić. Dobra, w dół puszczę. No i dokończając wam, podjechaliśmy sobie na Media Expert, niestety nic nie kupiliśmy. Najgorszy był ludzie wyjazd, ja jeszcze na swoje oczy, jak tyle lat żyję, no dużo nie żyję, ale troszeczkę już żyję, nie widziałem takiego korku, dobrze mówię, odmieniam to, żeby stać 2 godziny nie rusząc się na parkingu. Tak jest, to miejsce źle zrobione, że tam jest główna droga, nie ma żadnych świateł przy wyjeździe właśnie z tych rzeczy. Nie wiem jak to my teraz rozepniemy, to trzeba będzie turem podjechać. Wiesz co, to może jak turami podjedziemy, to wtedy tu dopchniemy konkretnie już. A czekaj. Te niektóre rzeczy. Największa beka była z tego, że policja stała na tym parkingu od jakiejś dobrej godziny i nic nie robili, aż w końcu dwóch takich, no nie powiem, dobrze napakowanych chłopaków podeszło do nich, zaczęli coś tam do nich z nimi gadać. Policja oczywiście na początku nic. Aż tamci zadzwonili na policję, bo mieliśmy szybę otwartą, zadzwonili na policję i coś tam powiedzieli, czy nie że oni stoją, nic nie robią. My ogólnie też dzwoniliśmy na policję, ale niestety tak były telefony zajęte, że nie dało nic i trzeba byłoby czekać z godzinę chyba. No aż w końcu przyjechały 4 czy 5 policji i wiecie, na każdym skrzyżowaniu się tam ustawili, dopiero wtedy ruch ruszył. Ale ludzie to już niektórzy to byli tak zbulwersowani, bo wiecie, no nie dość, że zakupy trzeba wracać do domu, robić coś. To korki niemiłosierne, no a mówię, wyjechaliśmy sobie po głupią grę i praktycznie straciliśmy ponad 3 godziny na sam przejazd sobie. No ale taka już jest magia świąt, zawsze najlepiej sobie zakupy robić troszeczkę wcześniej, bo później przed samymi świętami to jest w ogóle masakra. Dużo ludzi często pracuje do samych świąt, praktycznie nawet i Wigilii jeszcze niektórzy pracują, co bardzo, bardzo współczuję, ale... Mówię, najlepiej zakupy sobie zawsze przed świętami jakieś zrobić, czy nawet jakieś tam prezenty, małe duperelki czy coś, to później godzinę stania w kolejkach. Może jeszcze kolejki w sklepach to jeszcze, bo wszystkie kasy jak są odpalone, to jeszcze w miarę to jakoś to ludzie idzie. Ale jak jest najgorzej z miejscami parkingowymi, że tak powiem, to już w ogóle totalna masakra. Gitara, no, ty ładnie widzę, że to zepchłeś. A jestem w szoku. Dobra, weź jeszcze tu ładnie. Na prawą zepchnę to chyba. Poczekaj. O, dobra. Pięknie. Dobra, cofamy, jedź w te prawo teraz. W prawo wykręć. A czekaj, bo tu nie wykręcę, bo tu słup jest, moment. Dobra. I wrócimy sobie na spokojnie. Kurczę, nie, na tej kamerze mi nie pokazuje, mam nagrywania. Ty nie wiesz, o której zaczęliśmy? Jest, nie wiem, 25? Dobra, jeszcze chwilkę sobie odśnieżymy, przyjedziemy, gdzie jeszcze tu robić, tutaj jeszcze... Polecimy sobie nas. Boże, Brączyk jak poszedł, ty. Ile ty maksymalnie tym lecisz? 50 chyba. Co? Ja 19 mogę. Co? No a ty masz włączony? Nie. A ja spykam jeszcze. Aha, no to nie, no to we dwóch to bez sensu, żebyśmy jeszcze spychali. No jo, dobra, to ja sobie to wrócę, a ty już jedź po tego, po Zetura. Ja sobie jeszcze tą prawą stronę zepchnę i tak naprawdę ludzie, powiem wam, że teraz troszeczkę te święta w Polsce zanikają, bo tak jak już mówiłem na tym godzinnym odcinku, jeśli ktoś nie ogląda, to was bardzo serdecznie zapraszam na niego. Troszeczkę popracowaliśmy na serii od zera do farmera. I powiem wam, że naprawdę święta z roku na rok zanikają. Zawsze przed świętami tydzień wcześniej już poubierane było, ludzie zaświecili sobie choinki. Bardzo ładnie to wyglądało, no i jak jest śnieg, to wiadomo, że to bardzo ładnie wygląda, bo to odbija. Teraz nie ma śniegu od już 2-3 lat, tak mniej więcej na święta. I to nie jest jakoś tak fajnie i wiele ludzi na przykład u nas nie poubierało w ogóle praktycznie nic. Widać, że w domu coś się tam pali, na dworzu może kawałek jakiegoś krzaczka i to, ale kiedyś pamiętam, u nas każdy na wsi to, że tak powiem, każdy się prześcigiwał. U mnie jest około 15 elementów ubranych i z roku na rok zawsze ubieramy, mimo że nie ma tej takiej magii świąt, jak powinna być. Ale mówię, to święto powoli tak jakby w Polsce zanikało w niektórych miejscach, u niektórych, że tak powiem, bo niektórzy też jadą gdzieś na święta, to w ogóle nie ubierają, a zawsze to tak mniej więcej się ubierało tydzień wcześniej i tak spokojnie do Trzech Króli, jak jeszcze tam kolęda była, najczęściej to po kolędzie, bo po Trzech Królach zawsze ostatni na wsi jesteśmy, to zawsze to troszeczkę trwało i fajnie te lampeczki, jak się jechało wieczorem, były zapalone, no ale teraz niestety to wszystko się zmienia i praktycznie powiem wam, że śnieg to można się spodziewać, że w tym roku może i znów na Wielkanoc spadnie, bo czemu też nie, już nie pamiętam takiej naprawdę dobrej zimy, oprócz tego jak kiedyś przyszedł ten Xawery, no fakt, że to były tylko 3 dni, no ale zawsze dobre i te 3 dni,
A było zeszły rok chyba. Co ty, 3 lata temu? Co ty pierdolisz? No naprawdę! Dwa w maksymum. No co ty, na pewno tak. Nie. Zaraz ci powiem. Dwa, 3 lata jak nic. To tak się wydaje tylko. To z 2 lata temu, bo na pewno nie rok temu. Rok temu to pamiętam, jeszcze miałem odcinek zimowy. O, ale tu ładnie, teraz zaspy są. Miałem odcinek zimowy na normalnie tak nagrany, fajnie. O kurwa, dobre, tak miałeś rację. No. Także leci ten czas, zobaczcie. Ja pierdolę 3 lata! Zobaczcie jak. 2013. No, zobaczcie jak te lata lecą szybko, już mamy 2017 rok. Naprawdę masakra, powiem wam. Człowiek tak szybko dorasta. Jestem siny. Lata lecą, no. Ja przecież kurde. Przecież dopiero co niedawno kanały zakładałem, pamiętam jak jeszcze się biegało, jak było się młodszym, a tu już tak naprawdę to już kilka lat minęło. Od tej pory, no ten kanał w rok udało nam się, no ponad rok, że tak powiem, w ponad rok naprawdę udało nam się mega rozpromować, co mnie bardzo, bardzo cieszy, już tutaj do 100 tysięcy nie dużo brakuje. Dobra, my sobie opuszczamy, gasimy, jedziemy tam? Jeszcze na momencie? Chcesz jechać? Nie wiem właśnie, ja, tylko wprawdzie ja nie, ja sobie podwórko podśnieżam. No to podpierę po ten, a ja, bo ja muszę która podpinać, bo ja mam w garażu. No to nie, to sobie jeszcze na spokojnie podśnieżamy trochę podwórka. Ja bym sobie przejazd kurwa trochę zrobię, bo... I będziemy sobie kończyć, bo to nie ma sensu robić takiego długiego odcinka, bo ja wam dzisiaj chcę to wrzucić. Także jeszcze tutaj ze dwie szufelki sobie złapiemy. I kochani, będziemy się żegnać, ja mam nadzieję, że no nie będzie aż taka strasznie długa przerwa na moim kanale, choć pomiędzy świętami na pewno odpuszczam sobie, chcę sobie wreszcie odpocząć troszeczkę, nabrać znowu tej weny na odcineczki i powrócimy na pewno z pełnią wigoru już tak po Sylwestrze na kanał. Mam nadzieję, że no jakoś w miarę coś mi się tam uda nagrać, chociaż jakiegoś roketa czy z chłopakami od tego od zera do farmera, nie obiecuję, bo mówię, jak wyjadę teraz przed świętami na kilka dni, no to mnie nie będzie niestety. Ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy i jeszcze coś ciekawego nagramy. Szkoda, że mówię, z nami Adasia nie ma. No, naprawdę tu Adaś by jeszcze swoją gospodarkę odśnieżył, no ale tak to będziemy mieli więcej pracy z brąsiem. No, dobra. To też jest plus. Czekajcie, ja sobie popracuję w środeczku. Miałem trochę ta dziwna teksturka, wiele tutaj podmian było rzeczy z farminga. Dlatego też będziemy, ta wysypywania z tego jest taka trochę taka dziwna, nie wygląda jak śnieg, ale już to naprawdę była robiona na momencie. Pamiętaj, żebym ci ją zaraz wysłał. Była robiona na momencie i chciałem po prostu, żeby jako to, tako to wyglądało. I co, ja wam kochani dziękuję ślicznie za uwagę. Myślę, że ten odcinek wam się tak świątecznie spodoba i trochę wprowadzi się ten klimat świąt i jakoś nam wynagrodzicie nam to, że udało nam się coś takiego nagrać i dla was zrobić. Także co, ja wam dziękuję ślicznie kochani za uwagę. Jeszcze raz życzę wam wesołych świąt i do kolejnego odcinka. Zapraszam do Brączka. Na razie, ho ho, trzymajcie się, cześć. Cześć.